A więc siemandero moi drodzy, dzisiaj będziemy zakładać tumik do Polarisa. Będziemy robić unboxing tumika Big Gun, coś tam Polaris Sportsman. Wydech pojedynczy, także zaraz sobie zrobię unboxing. Tak jak wam mówiłem we wcześniejszym vlogu, wracam powoli do żywych po koronaświrusie. Także tak to wygląda. Tutaj takie koromysło sobie zrobiliśmy. Oczywiście to nie będzie tutaj stało, to jest taki podjazd na nakłady, mamy do niego najazdy, mamy tutaj jeszcze, no, to jest taki pół prefabrykat powiedzmy. On sobie będzie tam stał w garażu, w którym robimy przeglądy i robimy serwisy, czego wymienia wydech w Polarisie. Mówiłem wam to też w poprzednim filmie, gdzie pokazywałem wam mniej więcej przyspieszenie tego Polarisa. Mam kilka uwag. Ocie panie, powiem wam, że koronka troszkę wyniszcza. Ja i tak dobrze przeszedłem, ale mówię do was i się męczę po prostu. Także to masakra jeszcze jest. Jeszcze myślę, że potrzebuję chwili czasu, żeby dojść do siebie. Ale już we wtorek jadę do pana Adama z V-Tuningu. V-Tuning Leżańsk. Firma, która zrobi tak, iż ten quad będzie mi wyrywał na koło. I będzie leciał w poniżej 6 sekund do setki na pewno. Zobaczymy, co tam pan Adam wykmini. Także moi drodzy, myślę, że podejmę też z V-Tuningiem jakąś współpracę odnośnie właśnie robienia programów do kładziorów, ale o tym wam powiem więcej w odcinku, który będę nagrywał we wtorek, bo z całego tego procesu będę chciał nagrać materiał. A teraz idziemy na jednego. A teraz będę wam robił unboxing tumika. Mam nadzieję, że jego montaż będzie w miarę nieskomplikowany, bo powiem wam szczerze, muszę to zrobić przed wtorkiem, a no energia minus 10. Także tak to jest. Mam nadzieję, że to pójdzie w miarę sprawnie. Najbardziej, haha, big gun. Duży pistolet. Najbardziej boję się o to, że będę musiał ściągać ten plastik, ten bagażnik, żeby się dostać tutaj od góry do tumika. A nie chce mi się tego robić. Nie dzisiaj. Panie, nie dzisiaj. Big Gun to jest amerykańska firma, która robi wydechy. To jest dedykowany tumik do sportsmana w wersji pojedynczej, bo taki chciałem. Generalnie jest bardzo podobny do tego fabrycznego, tylko będzie mięso. Jakbyście chcieli do swoich kładziorów tumiki Big Guna, to mam na nie rabaty i ceny hurtowe, więc w razie czego możecie do mnie pisać, a na pewno zrobię wam coś taniej niż katalogowo na stronie internetowej jest, ale to tylko oferta dla moich widzów. Co my tu mamy? Dobra, najprawdopodobniej tutaj jest wszystko. Instrukcja montażu. I tu są jeszcze do niego... aha, tu są te duperelki, czyli tak. Chwytacz iskier, łapacz iskier i sprężynki wydechu. Wszystko sobie rozpakuję, żeby wam pokazać, co jest. O, akurat będę miał naklejeczkę na Polarisunia. Sorry moi drodzy, naprawdę sorry, że jestem nie w formie, ale niestety no, siła wyższa. Kurczę, tu niby pisze, że trzeba odkręcić ten tylny bagażnik. No ale zobaczymy. Są dwa rodzaje tumika Big Gun, z tego co wiem. To jest model EXO i jest jeszcze model... O, EXO tu pisze. EXO i jest jeszcze model IVO. I ten IVO podobno jest głośniejszy. I tam jest dużo więcej mięsa. Jakiś dziki imbus tutaj jest. Znalazłem go dopiero w jakimś takim zestawie dziwnym. Odkręcimy sobie to, rozłożymy sobie, zobaczymy, co to w trawie piszczy.
Tam w środku jest podobno DB Killer, którego oczywiście zostawię, bo nie zależy mi na tym, żeby głos był jakiś nie wiadomo jak donośny i głośny. Tylko chodzi o to, żeby było mięcho. A jak będzie mięcho, to będzie wszystko to, czego oczekuję. Halo, halo, halo. Ty no, ale tutaj nie ma tego wyciąganego DB Killera. Myślałem, że tu będzie... DB Killer. Powiem wam, że troszkę się zamotałem, bo... Na rysunku ten tłumik wygląda tak. A tutaj ewidentnie... Ewidentnie brakuje tego... Widzicie? Ewidentnie brakuje tego czarnego elementu. Dziwne. Nie wiem, czy ktoś nie wsadził, czy coś. Ale mniejsza z tym, w środku wygląda on tak. Także, no jakieś tam wyciszenie jest i to zdecydowanie. Na razie nie będę sobie chyba zakładał tego... tego... Chociaż kurczę, nie wiem, czy sobie to zakładać. Nie, bo to będzie blokowało wylot spalin. Najwyżej sobie to zamontuję. No nie wiem, czego nie ma tego elementu tutaj czarnego. Jak piszą, żeby użyć Loctite'a, to trzeba użyć Loctite'a. Także sobie to przykręcę z powrotem. Dobra, ja już ten wydech poskładałem z powrotem. Tutaj, jak już wykręciłem śrubeczkę, to niestety nie dało się już wkręcić, także będzie na trzech śrubkach. Fabrycznie gdzieś ktoś źle wkręcił i był już gwint obrobiony, także siemandero. No masakra, nie zakładałem na razie tego łapacza iskier tak zwanego. Napiszę sobie do importera, o co chodzi z tym, że nie ma tutaj tego czarnego elementu. I zobaczymy, może to tak ma być. A teraz zobaczmy sobie, ile tu będzie motania, żeby to ogarnąć. Powinno się to udać w miarę nieinwazyjnie. Mam taką nadzieję. Dobra, moi drodzy, nie będę wam tego nagrywał, bo chcę to zrobić szybko. Nie mam dzisiaj czasu, żeby to nagrywać krok po kroku, ale jakieś tam etapy wam może nagram i później pokażę wam, jak to wszystko brzmi. Także widzimy się później. Big Gun montujemy. A więc tak, pierwszy etap zrobiony, tłumik wyciągnięty. Także mam nadzieję, że tamten po prostu włożę i nie będę musiał ściągać tego, bo mi się nie chce. Pierwsza taka rzecz, waga obydwóch tłumików to jest... No to jest przepaść. Ten jest lżejszy na pewno. Tak naprawdę tak. Jeśli uda mi się go normalnie włożyć, to znaczy, że on jest dobrze spasowany. Czyli te wszystkie tutaj uchwyty, mocowania są dobrze powyginane. Mam nadzieję, że kurczę, wszystko będzie pasowało tutaj 1:1. Uszczelka wydechu została tam na rurze. Także może nic nie ucha róże. Idę się motać z tym. I mam nadzieję, że zaraz pokażę wam, jak wygląda całość zamontowana i jak słychać. Ocie panie, skończyłem. No zeszło mi z tym trochę dłużej niż myślałem, ale to dlatego, że generalnie te uchwyty, te i dwa tamte, trzeba było podginać. Podginałem to mnóstwo razy. No ciężki temat, musiałbym tu spędzić chyba ze 3 dni. Tutaj z tego jednego uchwytu zrezygnowałem, dlatego że tak, no tu mi się trzyma mega dobrze, a on był totalnie przez fabrykę przestrzelony. I już zaczęła mi się giąć obudowa tłumika, jak jego chciałem podginać, także tego zakresu by mi brakło. No i tak, Big Gun. Tutaj musiałem sobie to dodatkowo uszczelnić niestety cementem takim do wydechów. Ale jak na razie jest wszystko szczelne, najwyżej jak to puści, to sobie to gdzieś tam kiedyś rozbiorę na spokojnie i założę jeszcze raz. Bo tak jak mówię, no nie czuję się jeszcze w pełni na siłach, żeby tu spędzać nie wiadomo ile czasu. Także moi drodzy, ja go teraz wyprowadzam i pokażę wam,
jak brzmi. Dobra, ja już tutaj wariatę odpaliłem i mam pierwsze spostrzeżenia. Na wolnych obrotach pykam sobie tak. I powiem wam szczerze, że nie jest dużo głośniejszy niż oryginał. I właśnie tego się bałem, że ten wydech akcesoryjny będzie głośny, a ja nie lubię głośnych kładów, naprawdę. No, także no, ocencie sobie sami. Tak brzmi oryginalny wydech. Generalnie spoko, ale bardzo cicho. Także tak to jest, moi drodzy, teraz tylko pozostało pojechać we wtorek, wystroić kłada. Zobaczymy, ile fabrycznie ma kucy i co można z niego jeszcze wykrzesać po pełnym, jakby nie wiem, odblokowaniu, zdjęciu limitera prędkości czy cokolwiek. Ja się na tym jakoś specjalnie nie znam, ale myślę, że no będzie sztos. Także we wtorek nagram długi odcinek V-Tuning u pana Adama z Leżańska. Teraz słuchamy sobie jeszcze kunsztu. Panie, kamera wypadła. Także tak, moi drodzy, życzę wam dużo zdrowia, dużo zdrowia. Ja znikam. Dzięki Duchu ATV za naklejki. Jakbyście mieli jakieś naklejeczki, to podsyłajcie, bo jeszcze jest trochę miejsca, żeby Polarisa okleić. Tutaj. Tak się bawi promil skład. Dobra, moi drodzy, siemandero.